Proszę Państwa, coś dziwacznego stało się u naszych unijnych sojuszników. Jak podała Rzeczpospolita, przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii są zgodni, że dotychczasowa polityka wielokulturowości się nie sprawdziła. No, maści, babo, placek. Po prostu wielkie wspólnoty muzułmańskie, istniejące w tych krajach, dały im w kość i zaczęli po latach wyciągać wnioski. No i co teraz będzie, proszę Państwa, czyżby miała zaponować jednokulturowość y, zamiast wielokulturowości? Francuzi, Anglicy, Niemcy zaczną może dbać o swoją y, tożsamość, nie przejmując się elementem napływowym. To jest coś nowego, naprawdę ważny trend, proszę Państwa. To może być już nacjonalizm, a może nawet szowinizm. Co się stanie w tej sytuacji ze sztandarem tolerancji dla wszystkiego, co obce, co inne, co dziwaczne, co odbiegające od normy? Ponieważ nasz rząd lubi małpować zachodnie nowinki, powstaje pytanie, czy zmieni się urzędowe podejście do polskiej tożsamości, obyczajów, wrażliwości i tym podobnych drobiazgów. Byłoby to miłe zaskoczenie ze strony chociażby premiera, który przecież zauważył kiedyś, że Polskość to jest nienormalność i że trzeba od niej uciekać jak najdalej w imię bliżej niezdefiniowanej europejskości. No więc na początek proponuję szkolenie partyjnego aktywu w zbiorowym śpiewaniu, żeby Polska była Polską. Dla niektórych działaczy platformy będzie to trudne, ale skoro w myśl nowych trendów Francja ma być Francją, a Niemcy Niemcami, to może i Polska powinna być sobą, co? Jak uważacie? Trudniejszym testem dla polskości będzie na przykład taki projekt postawienia na wschodnich rubieżach Warszawy łuku triumfalnego Bitwy Warszawskiej. Od wielu lat o tym mówię, przypominam o tym niegodnym zaniechaniu, że Bitwa Warszawska nie ma w Warszawie pomnika. I ani żadne władze, ani dominujące media nie podchwytują tematu. Przez lata. Na ucho mi powiedziano, że prorosyjskie lobby. Nigdy na taki pomnik nie pozwoli. No, ciekawe to jest, prawda? Pani prezydent Warszawy ma zamiar właśnie zarządzić referendum w sprawie pomnika katastrofy smoleńskiej, dlatego podpowiadam, żeby zadać również pytanie, czy o warszawskich pomnikach powinny decydować władze Moskwy czy Warszawy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Może rzeczywiście społeczeństwo nie życzy sobie pomników polskiej dumy, heroizmu i męczeństwa. Może dowiemy się wreszcie, co się z tym społeczeństwem stało, z kim my tu mamy w zasadzie do czynienia. No i założymy sobie w pewnej jakiejś grupie Ruch Autonomii Polski, jeżeli może być Ruch Autonomii Śląska, może władza pozwoli i na to, że będzie Ruch Autonomii Polski. I w podgrupach będziemy sobie w drugim obiegu przerabiać polską literaturę, wyrzuconą ze szkół przez minister Hall, tak się nazywa on do światy, hal minister. Będziemy słuchać profesorów wyrzuconych z IPN-u, uczestniczyć w potajemnych spotkaniach z poetą Jarosławem Rymkiewiczem, no i knuć w internecie, dopóki go nie spacyfikują. Ale to oczywiście jest szydercze czarnowictwo. Generalnie pojawiają się pozytywne trendy. Europa chce wrócić do narodowych korzeni. Może i Polsce się uda. Zobaczymy.